Cześć! Początkowo miał być to film dla osób, które nie znają króliczka Binga. Ale kiedy dodałam na Facebooku post na temat właśnie naszej nowej książki, okazało się, że wiele z Was bardzo dobrze go zna i bardzo lubi. Więc postanowiłam nagrać film, który będzie dla Ciebie, jeżeli jeszcze króliczka nie znasz, i dla Ciebie, jeżeli go lubisz i znasz, bo pokażę Ci właśnie kilka zabaw z jego wykorzystaniem. Książek o Bingu mamy całkiem sporo. Wszystkie one są pisane takim językiem, że szybko wpadają do głowy. Historyki są bardzo przyjemne. Bing to jest taki 3-letni króliczek, który zawsze w jakiejś historyjce ma kłopot, który stara się rozwiązać. A pomaga mu w tym jego opiekun Flop, który jest bardzo cierpliwy. Ostatnio właśnie w tej książce znalazłam sposób, który właśnie pozwala dzieciom zapanować nad złością. Można na przykład dmuchać na chmury. Tutaj właśnie w tej książce znajdziesz również historię, jak Bing piecze pierniczki. I ja też później w drugiej części filmu pokażę Ci dwa przepisy na takie bingowe ciasteczka. Bawi się z innym dzieckiem, powstają tam jakieś spięcia, w końcu rozumie, że lepiej się bawić z kimś niż samemu. I jakby wszystkie te historyki opierają się na takich samych zasadach, że pojawia się jakiś kłopot, taki, który dotyczy zwykle właśnie maluchów w tym wieku, i Flop pomaga mu to rozwiązać. Flop jest bardzo cierpliwy i fajnie rozwiązuje te problemy, także myślę, że powinien też spodobać się Tobie, a nie tylko Twojemu dziecku. Jeśli znasz już Binga i masz książki o tym bohaterze, może nie widziałaś jeszcze gazety. Ona ostatnio wyszła właśnie w marcu i Dziubdziak był bardzo ciekawy, bo my już mieliśmy kilka numerów Psiego Patrolu i tutaj zasada w Bingu jest taka sama. Jest właśnie kolorowanka, jest szukanie różnic, labirynty. Są również dwie nowe historyjki o tym króliczku, więc jest też trochę czytania, trochę zagadek. Są również wycinanki i to właśnie one w większości zainspirowały mnie do stworzenia zabaw, które właśnie teraz Ci pokażę. W numerze pierwszym tematem jest muzyka. Dzieci od samego urodzenia uwielbiają muzykę i niesamowicie wpływa ona na ich rozwój. W tym numerze akurat robimy instrumenty, tańczymy i właśnie do tańca chciałabym Cię zachęcić. Akurat wycięłam tutaj z gazety taką kostkę, jeżeli nie masz akurat pomysłu na jakiś układ taneczny, choreografię, to możesz z niej skorzystać, porzucać i tutaj bohaterowie tej książki podpowiedzą Ci, jakie ruchy możecie wykonywać. Taniec to jest świetna sprawa, można wytańczyć złe emocje, stres. Jeżeli dziecko jest zmęczone, marudne, chwila podskoków powinna dodać mu energii. Jeżeli z kolei dziecko jest bardzo energiczne i chcemy je nieco uspokoić, możemy postawić na troszeczkę taką muzykę bardziej uspokajającą i wolniejszą. Taniec to też taka forma fitnessu dla Ciebie, więc jeżeli chcesz wrócić do formy albo chciałabyś mieć więcej energii do opieki nad maluchem, to też taniec na pewno się tu sprawdzi. Bardzo Ci polecam, ja staram się tańczyć z Dziubdziakiem codziennie i faktycznie dodaje nam to energii. W gazecie znajdziesz również przepis na bębenek i gitarę. Bębenek tam akurat autorzy podpowiadają, by zrobić z kubka po jogurtu i bibuły, a ja chciałabym Ci pokazać nasz bębenek, który zrobiliśmy właśnie ostatnio z Dziubdziakiem przy okazji Akademii Zabaw. Wystarczy tutaj puszka po kukurydzy, balon, warto go sobie wcześniej nadmuchać, żeby był bardziej rozciągnięty. Nakładasz tutaj na tą górną, pustą część balon, ozdabiacie według pomysłu, według koloru, jakie lubi Twój maluch. Możesz również tworzyć własne patyczki. Ja napiszę Ci w opisie filmu właśnie całą instrukcję zrobienia takiego bębenka i też przepis na ciastolinę, dzięki której możesz sobie zrobić takie prawdziwe, fajne pałeczki. Kiedy ja je zrobiłam Dziubdziakowi, zabrał je nawet na zajęcia z angielskiego i wszystkim się chwalił, jaki zrobiliśmy cudny bębenek. Faktycznie jest on fajny, a zobacz, jaki wydaje dźwięk. Jest naprawdę fajny, jak prawdziwy bębenek. Ja akurat tutaj użyłam patyczka po lodach, bo też przydają się w kolejnej zabawie, którą Ci pokażę. Ale możesz również użyć nienatemperowanego ołówka albo po prostu ręką. Też się fajnie sprawdzi, także bardzo fajny bębenek. Instrukcję zaraz napiszę pod filmem. Kolejną zabawą, jaką chciałabym Ci pokazać, jest teatrzyk cieni. Na początku zrobiłam Binga, ale Dziubdziak od razu chciał
więcej bohaterów, więc mamy Pando, mamy Sulę, mamy Coco i można sobie zrobić taki teatrzyk cieni. Możesz wykorzystać go w ciągu dnia, kiedy słońce pada na ścianę, a możesz wykorzystać go wieczorem, kiedy właśnie używamy latarki i te cienie są też wtedy bardziej wyraźne. To też taka nauka dla dziecka fizyki, bo możesz wytłumaczyć przy okazji dziecku, jak powstaje cień, jak powstaje półcień, więc jest to nie tylko fajna zabawa, ale i nauka. Jeżeli chodzi tutaj jeszcze o teatrzyk cieni, ja początkowo, kiedy zrobiłam sobie taki teatrzyk, myślałam, że to dzióbdziaka uspokoi przed snem, tak pozwoli mu się nieco oswoić z ciemnością, ale nie był to dobry pomysł i na pewno jeżeli teatrzyk cieni, to polecam Ci go zrobić przed rytuałami, które przygotowują dziecko do snu, bo może się rozbudzić, bo jest tam naprawdę dużo śmiechu i dużo zabawy i jak widzisz też dużo nauki. No ja też tutaj właśnie wykorzystałam papier kolorowy i patyczki po lodach, wystarczy wyciąć kształt i podkleić sobie taśmą klejącą, także jest to chwila roboty, można sobie wyczarować bohatera, jakiego tylko chcemy, jaki jest ulubiony bohater Twojego dziecka i możemy układać wszystkie historyjki. Możesz również tworzyć na przykład scenę z pudełka po butach, kiedy sobie właśnie wytniesz dziurę albo zasłonisz do połowy kocem drzwi, to też będziecie mieć taką prawdziwą scenę dla kukiełek. Dzieci lubią też nas naśladować, uwielbiają naśladować dorosłych, a kuchnia daje im do tego mnóstwo możliwości, więc chciałabym Cię zachęcić do gotowania z dzieckiem i do pieczenia. Tak jak wspominałam wcześniej, chciałabym Ci pokazać nasze ciasteczka. Ja wiem, że one nie są idealne, nie mieliśmy foremki króliczka, ale postanowiłam wyciąć go nożem. Dziubdziak stwierdził, że jest to Bing, więc umówmy się, że jest to Bing, jest to Bing kakaowy, przepis podam Ci pod filmem i właśnie one są bardzo dobre. Pytałam dziubdziaka, które lepsze, bo mamy jeszcze tutaj ciasteczka marchewkowe, bo Bing najbardziej lubi jeść marchewki, więc w zależności od tego, co Twoje dziecko lubi, czy bardziej kakao, czy marchewki, możesz sobie wybrać przepis i upiec właśnie takie bingowe ciasteczka. I to już wszystko, o czym chciałabym Ci dzisiaj opowiedzieć. Jeżeli film Ci się podobał, zostaw kciuka w górę. A jeśli chcesz być na bieżąco z moimi filmami, subskrybuj mój kanał. Już niedługo pokażę Ci kilka ciekawych eksperymentów. Cześć!